To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Susan Sontag. Kiedy byłem pierwszy raz w Nowym Jorku, to były lata 70. No, Susan Sontag była gwiazdą i gdzieś na jakimś przyjęciu zostałem jej przedstawiony. Poczułem się szalenie nobilitowany, bo to każdy chciał ją poznać. Była taką kolorową postacią, bardzo Zorientowaną na Europę, władającą biegle francuskim, więc już na tle tego Greenwich Village była taką no, zdecydowanie skupiała na sobie uwagę, zwracano uwagę na każde jej słowo. Była niesłychanie modna jako pisarka, modna jako osoba. I tak się zbiegło, że rok po moim pierwszym przybyciu do Stanów, a może nawet krócej Trafiłem jako członek jury, zostałem zaproszony na festiwalu w Chicago. Michael Kutza, słynny dyrektor tego festiwalu przez dziesiątki lat, akurat mnie wtedy wypatrzył jako nowego przybysza za oceanu i znalazłem się w tym jury obok Susan Sontag. No więc siłą rzeczy miałem okazję z nią wiele przegadać. Rozmawialiśmy bardzo, jakby to powiedzieć, konfliktowo, dlatego że ona była szalenie usposobiona lewacko, no, a ja przyjeżdżałem z komunistycznej Polski i gwałtownie próbowałem ją przekonać, jak dalece się myli. Ona cytowała z kolei swój długi, głośny spór z Czesławem Miłoszem, którego uważała za niekompetentnego dyskutanta, bo przecież emigrant, a więc człowiek obciążony swoim osobistym jakimś niepowodzeniem, jakim jest emigracja, więc to trudno myśleć, że on obiektywnie krytykuje ten system, podczas kiedy jego umysł niewolony wtedy w Ameryce się przebijał dopiero do świadomości tej intelektualnej lewicowej elity. No więc rozmowy z Susan, która była gwałtowną osobą, były też gwałtowne, ale no ja liczyłem, że mogę sobie pozwolić bezpiecznie przy niej stawiać opór tym jej poglądom. A przy okazji, ponieważ mieliśmy dobry ludzki kontakt, pożaliłem się jej na temat... Mojego niesłychanego niepowodzenia, jakiego doznałem za, moim, za, za, za pierwszym pobytem w Stanach, kiedy to za sprawą z kolei jakiejś bardzo us, us, wysoko postawionej Polki, żony wielkiego przemysłowca, znalazłem nagłe dojście do szefa Columbia Pictures, do prezydenta. Wtedy Columbia Pictures na jakiś czas przeniosła się z Los Angeles do Nowego Jorku. Na Piątej Avenue. zajmowali cały budynek i ponieważ mąż tej Polki, która była na festiwalu nowojorskim i widziała mój film Życie Rodzinne, który został świetnie przyjęty, powiedziała, musimy Pana podeprzeć, musi się Pan przebić do Hollywood. Mamy szansę, mój mąż grywa w golfa z prezydentem Kolumbii. to załatwi Panu spotkanie i na pewno wszystko pójdzie dobrze. I rzeczywiście okazało się, że takie spotkanie jest możliwe. W razie mój agent bardzo doświadczony człowiek ze wielkiej firmy William Morris jakoś tak był enigmatycznie tajemniczy, ale wydawało się, że to się wszystko dobrze układa. Ja wymyśliłem co ja opowiem, bo wiedziałem, że na tym to będzie polegało, że dostanę 5 minut, żeby zaprezentować projekt i sięgnąłem do historii, yy... Heleny Modrzejewskiej, która jak przyjechała do Kalifornii przez rok zarządzała farmą razem z grupą tych swoich akolitów, zakochanych mężczyzn, który był Sienkiewicz. I nic z tego nie wyszło, rzecz ekonomicznie podupadła, a Helena uznała, że już nie będzie więcej występować, bo już właściwie miała wszystkie sukcesy świata za sobą. No ale kiedy farma podupadła, to Postanowiła, no, że ostatecznie udzieli się i coś zagra, żeby zapłacić długi, i pojechała z wizytą do dyrektora, do dyrektora teatru w San Francisco. Ten poprosił, żeby ona dała próbkę swoich możliwości. Ona oczywiście po francusku wystąpiła ze, z którym ze swoich słynnych monologów, chyba tym z damy Kameliowej, a profesjonalny dyrektor. W San Francisco zapytała, czy ona kiedykolwiek występowała na scenie. No więc to była po prostu no, obelga niewiarygodna. Zupełnie kiedy przed nią klękali cesarze, rzucali jej kwiaty, dostawała biżuterię od publiczności, miała na kolanach publiczność właściwie całego wtedy kulturalnego świata. A tutaj jakiś prostak w San Francisco pyta, czy ona w ogóle kiedykolwiek grała. No więc podobno Helena Bożejowska powiedziała mu na to, że. Pożałujesz swoich słów, bo ja ten teatr wykupię, żeby ciebie stąd wyrzucić. Podobno tak się stało, mnie to już wszystko było jedno. W każdym razie ona wtedy rzuciła się na studia angielskiego, który poprawiła na tyle, że wystąpiła później z monologiem Hamleta i z takim Hamletem zredukowanym do monodramy, i tym podbiła Stany jeżdżąc. Specjalnym wagonem doczepianym do różnych pociągów, i występując po całej prowincji. Wydawało się, to były takie początki wtedy takiego zainteresowania postaciami kobiet niezależnych. Ja jeszcze pamiętałem i też to gdzieś wpisałem w ten projekt, że w hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku Helena Młodrzejewska przed oczami takiej damskiej elity ówczesnego Nowego Jorku stanęła do konkursu. Piękności do konkursu Saint-Bernard, która tam była o parę lat chyba od niej starsza. No i chodziło o to, żeby obie panie obnażyły swoje wdzięki i żeby jury w tajnym głosowaniu uznało, która lepsze te, te, te wdzięki zachowała w lepszym stanie, bo obie panie były w wieku średnim, czyli tak zwanym balzakowskim. No i to już nieważne, która wyzwyciężyła, bo jedna zdaje się miała piękniejsze nogi, a druga piękniejszy biust. Ale w każdym razie to było zuchwalstwo owych czasów, że tak nieprzyzwoity konkurs się też wydarzył. Też to wpisałem wszystko w ten projekt, przygotowałem się i pojechałem na Piątą Avenue do tegoż prezydenta Columbia Pictures. Ja oczywiście zaprezentowałem całą tę historię w 5 minut, tak zwany pitching. Przedtem sprawdziłem to na paru z amerykańskich znajomych, pytając, jak tego się słucha. Powiedzieli świetnie, to bardzo dobrze, dobrze opowiadasz. I opowiedziałem wszystko do końca. A kiedy skończyłem, zamilkłem. A pan zapytał, czy to wszystko. Ja powiedziałem, no tak, no to jest taka historia. I on wtedy to skomentował słowem, którego ja nigdy wcześniej, ani nawet później, bo jakoś po angielsku nie spotkałem. On powiedział, how uninteresting. Jakie to nieciekawe. No więc ja spłonąłem ogromnym rumieńcem. Powiedziałem, od się po prostu... No to chyba nasza dalsza rozmowa jest bezprzedmiotowa. On myślał w rzeczy samej. Po czym z niezwykłą uprzejmością odprowadził mnie aż do windy, jakbym był przynajmniej prezydentem konkurencyjnej firmy. No więc ja byłem tym załamany. Pojechałem prosto do mojego agenta, który mi mówił: No, gdybyś się dobrze poradził, to byś wiedział, że postępujesz jak typowy Europejczyk. Wy w Europie. Załatwiacie różne sprawy w taki nieformalny sposób. Na no, ogół nic z tego i tak nie wynika. A u nas nasz prezydent chciał dać mocny sygnał, żeby nikt więcej nie próbował takiej skróconej drogi, bo on dalej podtrzymuje przyjaźń z kimś, kto gra w golfa, ale to nic nikogo nie upoważnia, żeby mu zawracać głowę, bo to nie jest ten szczebel. Ty musisz szukać kontaktu z malutkim redaktorem na pierwszym piętrze, który wysłucha, co ty powiesz i naj w najlepszym wypadku powie, niech pan to przyniesie na piśmie, to zobaczymy, co dalej. I może wtedy po jakiejś drobnej naradzie na tym drugim piętrze oni powiedzą, niech pan z tego zrobi treatment i porozmawiamy. A dopiero jak się ten treatment spodoba, to wtedy na trzecim, czwartym piętrze powiedzą, no to może zamówimy u państwa, czy weźmiemy u pana opcję na scenariusz, bo wcale za scenariusz panu jeszcze nie mają ochoty zapłacić. I dopiero na samym końcu, jak to wszystko już przejdzie, to wtedy to trafi na biurko do tegoż yy, prezydenta i wtedy będzie pan miał powód, żeby uścisnąć mu dłoń. A pan próbował ominąć kolejkę, no i dzięki temu dostał pan kopniaka, który się panu należał. Wszystko to powiedziała Stephen Sontag, siedząc z nią przy którymś obiedzie na festiwalu w Chicago. No i ona się tym bardzo ubawiła, ale co ważne, powiedziała zaraz, zaraz, ale opowiedz mi dokładnie, co to było z tą. Z tą Modrzewską, no bo ją trzeba wymawiać tak, jak ją Amerykanie znają. Ja to widziałem szczegółowo i ona parę lat temu napisała książkę o Modrzejewskiej, właśnie o tym epizodzie. To nic mi nie ujmuje przeciwnie, no po prostu to jest domen public, to należy do wiedzy powszechnej, a ja skierowałem jej uwagę na tą książkę. Potem nawet wrócił do mnie projekt, czy ja bym nie mógł być reżyserem tego filmu. Potem na horyzoncie pojawił się Jurek Skolimowski. Wydaje mi się, że on był bardziej predysponowany, a poza tym no, ma dużo mocniejszą pozycję w Stanach. I jego brano pod uwagę, i w końcu ten film nie powstał, bo o ile wiem, marketing uznał, że jednak ta gwiazda jest już zapomniana i że świat teatralny nie przenosi się na świat filmowy. To się bardzo często tak okazuje. No a ja, mimo wszystko, wyczarowałem tą Modrzejewską. W filmie, który był oparty na tekście Karola Wojtyły, wiadomo, że może spośród dziesiątków, jeśli nie set, setek innych ludzi, podkochiwał się także brat Albert Mielowski jako malarz. No i ten epizod Wojtyła pomieścił w swojej sztuce brat naszego Boga, i u nas to pani Szapałowska zagrała po angielsku. Zresztą też ciekawostka, bo ona zna świetnie angielski, no ale wszyscy mówimy takim angielskim amatorskim, to nie jest angielski ćwiczony przez prawda, fonetyków na filologii. I w związku z tym zrobiła jeden drobny błąd, mówiąc o Modrzejewskiej do kamery, mianowicie nie wzięła oddechu i powiedziała, że ona była po angielsku rywalką Sary Bernard. I teraz, gdyby ona wzięła oddech i powiedziała she was a rival of Sarah Bernard, to byłoby wszystko dobrze. Ale ona powiedziała to na jednym oddechu she was a rival. A to znaczyła, że ona była przyjaznem, co jest możliwe, a niedorzeczne. I musieliśmy to z ogromnym mozołem poprawiać. I wynikł taki dylemat, który. Przedstawiał studentom ku zabawie, bo to tak było, że pani Szapałowska była wtedy już w Los Angeles. Kontraktowo należał się jej bilet klasy biznes do Londynu, gdzie w Pinewood Studio robiliśmy dźwięk do filmu. I było pytanie, co będzie mniej kosztowne, czy przylot pani Szapałowskiej, czy elektroniczne na poprawka, która kosztowała praktycznie tyle samo. W końcu pani Sapołowska nie przyleciała i to zostało elektronicznie rozsunięte, ale to kosztowało takie straszne pieniądze wtedy, bo to były dopiero początki lata 90. takich właśnie numerycznych opracowań, których jeszcze wtedy nie umiano tak robić powszechnie, ale w Anglii już to było możliwe. No więc to tak mi się ta historia Ciągnie historia Młodrzejewskiej. I Susan Sontag, którą potem spotkałem już w Cannes, w czasie z festiwali, w latach 80. po stanie wojennym, no, gdzie już byłem taki bardzo rozsierdzony na nią, jako na kogoś, kto no, był po tej nieszczęsnej lewej stronie, która wydawało mi się popiera generała Jaruzelskiego I wtedy Susan Sontag powiedziała: Wycofuję się ze wszystkiego, przepraszam ciebie. I Twoich ludzi, takich jak Ty, za to, że ja już od dawna podejrzewałam, że wierzę w coś, co jest nieprawdą i że to było złudzenie, ta cała, to całe wyobrażenie o socjalizmie, o ludzkiej twarzy. Coś w tym wyobrażeniu było pękniętego i ja nie, nie miałam odwagi z tym zerwać, póki nie stało się to, co się stało u Was z Solidarnością. Także to było nasze ostatnie spotkanie. Niedługo potem Susan Sontag umarła, ale była no w tym sensie osobą, która spostrzegła, że dała się uwieść czemuś, czemu człowiek nie powinien się poddawać.